Rodzina Brightów bardziej przypomina momentami zlepek różnych niepasujących do siebie ludzi i istot, których ludźmi nazwać nie można niż rodzina. Mamy w niej nieśmiertelnego naukowca, nadnaturalnego chłopaka mogącego leczyć wszelkie rany, martwą gigantkę o umyśle dziecka, kowboja siedzącego w Radzie Nadzorców Fundacji SCP i jasnowidzkę, która zdezerterowała i służy przeciwko niej, jednak nadal wspiera swoją rodzinę. Oprócz nich mamy tam wiele innych ciekawych osobistości, jednak dziś zajmiemy się tymi, których przed chwilą wymieniłem. Jest to bowiem rodzeństwo doktora Jacka Brighta. Zacznijmy od jednego z młodszych członków tego pokolenia, mianowicie od młodszego brata Brighta, TJ'a. Od samego Duckmana, autora całej rodziny Brightów i admina SCP, dowiadujemy się, iż przy narodzinach nadano mu imię Thomas. Wspomnę też przy okazji, że w tym samym eseju Duckman zdradza nam, iż Jack Bright tak naprawdę na początku urodził się z imieniem James Bright. TJ został sklasyfikowany przez fundację SCP jako SCP-590. Wydarzyło się to mniej więcej wtedy, gdy Jack wstąpił do fundacji, a Adam i Michael Bright byli już na stanowiskach O5. Szacuje się więc, że wydarzyło się to gdzieś pod koniec XIX albo XX wieku. Zdolnością SCP-590 jest leczenie innych ludzi z ich ran, jednak te zostają przekazane jemu samemu. Przykładowo, jeśli ktoś ma ogromną ranę pośrodku klatki piersiowej i już się wykrwawia, TJ mógłby ją wyleczyć dotykiem, jednak nagle nabawiłby się ogromnej blizny i problemów z oddychaniem. Jego stan był resetowany parę razy z użyciem panaceum SCP-500, zdolnym wyleczyć każdą chorobę i każdą ranę. W dokumencie SCP-590 zaznacza się, iż do TJ'a należy się zwracać tylko i wyłącznie za pomocą numeru SCP-590. Fundacja podkreśla, że nie jest on niczyim bratem, synem ani przyjacielem, a tylko i wyłącznie obiektem SCP. TJ na przestrzeni lat używany był do leczenia wielu chorób i obrażeń zagrażającym życiu do stopnia, w którym prawie sam umarł i musiał zostać podłączony do systemu podtrzymywania życia, bo nie mógł samodzielnie oddychać. Sprawę załatwiono ponownie SCP-500. Dr Jack Bright widział, jak fundacja traktuje jego brata i nie mógł pozwolić na używanie go jako narzędzia przedmiotu. W dalszej części raportu czytamy, że dr Bright zaproponował wyleczenie paru przypadków niepełnosprawności umysłowej za pomocą SCP-590. Tak też się stało i od tego czasu TJ w kwestii dojrzałości umysłowej znajduje się na poziomie 3-latka. Bright zrobił to, aby ochronić go przed cierpieniem, którego doznaje, gdy leczy ludzi, a także by nie był świadomy tego, co robi z nim fundacja. Istnieje opowiadanie, które sugeruje, iż TJ tak naprawdę nabawił się tej przypadłości w inny sposób, w postaci kary. Czytamy, że kiedyś w fundacji humanoidalne obiekty SCP współpracowały z jej pracownikami, a TJ był jednym z nich i dobrowolnie oddawał swoją umiejętność na potrzeby organizacji. Jednakże, któregoś razu zakochał się w pewnej młodej damie, która okazała się być córką jednego z członków Rady O5. Zaszła w ciążę, a TJ został ukarany i od tego czasu żaden humanoidalny obiekt SCP nie mógł już więcej swobodnie poruszać się po ośrodkach fundacji. Córka TJ'a, tak jak i on sam, występują w opowiadaniu Code Brown, kod brązowy, które omówię w późniejszej części serii o doktorze Brightie. Na początku jednak muszę omówić, kim jest każdy poszczególny członek rodziny, żebyście mogli zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi w tym opowiadaniu i kto jest kim. Tym samym zmierzamy do kolejnego członka pokolenia Jacka Brighta, mianowicie do jego starszego brata, Michaela, który według Duckmana urodził się z imieniem Michael. Aktualnie pracuje na stanowisku członka Rady O5, czyli najwyższej rady, która zarządza całą fundacją SCP. Nosi pseudonim Kowboja bądź Amerykanina. Kowbojem nazywają go członkowie fundacji, którzy pochodzą ze Stanów Zjednoczonych, natomiast Amerykaninem pochodzący z innych części świata. Tak jak jego ojciec, Adam Bright, wcześniej pracował jako agent fundacji o tytule Złowróżbnej Dłoni, czyli najlepszego strzelca, którego zadaniem było załatwianie spraw, które nie wyglądają zbyt dobrze na papierze, jednak którymi trzeba było się zająć naprawdę szybko. Autor sugeruje, iż Michael również jest w jakiś sposób anomalny, jednak nie określa, czy jego zdolności polegają na niezwykłym szczęściu, czy może na wyjątkowym panowaniu nad bronią, której używał, czyli dwóch rewolwerów odziedziczonych po swoim ojcu. Teraz, gdy już trafił na stanowisko O5, te specjalne pistolety oddał Serri Argent, córce TJ'a, która odziedziczyła również tytuł Złowróżbnej Dłoni. Z wyglądu, Michael jednak nadal przypomina typowego westernowskiego kowboja, odzianego w kowbojski kapelusz i biały, nienaganny garnitur.
Mikkel z charakteru jest dość mrukliwy, a na chwilę obecną pełni w Radzie O5 rolę speca od wszystkiego, skupiając się jednak znacznie na bezpieczeństwie fundacji. Znany jest z tego, iż dał życie wielu dzieciom. Ogólnie, rodzina Brightów ma naprawdę luźne podejście do rozprzestrzeniania swoich genów, a jego potomków, o których wspomnę więcej w filmie o drzewie genealogicznym Brightów i opowiadaniu Kot Brązowy, nazywa się niezliczonym pomiotem, z którym, lekko mówiąc, nie ma zbyt dobrych relacji, a w większości wypadków nie ma w ogóle pojęcia o tym, że istnieją. Jednak jest ktoś, kogo ojciec naprawdę kocha i zrobiłby wszystko, dosłownie wszystko, byleby tylko mogła wieść normalne i spokojne życie. Tym kimś jest pierwsza siostra doktora Brighta, Sara, o której wiemy tyle, że klasyfikuje się jako SCP-321. Urodziła się 4 lipca, gdzieś w XIX wieku. W zasadzie urodziła się to złe określenie, ponieważ na świat przyszła martwa. Jej ojciec, Adam Bright, wtedy jeszcze młodszy naukowiec fundacji, mąż asystentki medycznej Evelyn Bright, zdruzgotany tym faktem, użył paru obiektów SCP, w tym TJ-a, SCP-590, aby przywrócić swojej córce życie. Udało się to, jednak efekty odbiegały od jego oczekiwań. SCP-321 jest zdolna regenerować swoje rany 5 razy szybciej niż przewidują normy, starzeje się ze zwolnionym tempem, 2 razy krócej od normalnego człowieka. Prócz tego, Sara nieustannie rośnie i nic nie wskazuje na to, by miała przestać. Fundacja teoretyzuje, że zdolności regeneracyjne SCP-321 pojawiły się, gdy dawne zwłoki obiektu weszły w kontakt z czymś, co w dokumencie ocenzurowano. W pewnym momencie, w XX wieku, naturalne serce 321 przestało być wydolne, bo Sara była zbyt wysoka, aby krew mogła poprawnie cyrkulować w jej organizmie. Fizycznie ją ograniczono, jednak mimo to jej ciało zaczęło się rozkładać. W roku 1948 zaczęto pracę nad sztucznym sercem, które miało przedłużyć jej życie. Udało się to, a od tamtego czasu SCP-321 regeneruje się poprawnie. Mimo jej wieku, Sarę cechuje bardzo niska inteligencja. Codzienne aktywności są dla niej problemem i nauka ich zajmuje jej miesiące, a nawet lata. A jedyne, co wydobywa się z jej ust, to dziecięcy płacz i niemowlęce gaworzenie. Adam Bright, jej ojciec, 4 razy odwoływał się co do pozbawienia SCP-321 statusu obiektu SCP, za każdym razem będąc o szczebel wyżej w hierarchii pracowniczej fundacji. Na początku jako młodszy naukowiec. Następnie dyrektor Wydziału Kadr. Później jako dyrektor Ośrodka 04 i ostatecznie jako O5-12. Wniosek rozpatrzono negatywnie. To ostatni raz, Adam. Ona nie jest, ani nigdy nie była twoją córką. Jeżeli jeszcze raz wysuniesz takie żądanie, zgromadzę radę i zostaniesz z niej wydalony. O5-1. Ostatnim członkiem tego pokolenia Brightów jest Claire Bright, a w zasadzie teraz Claire Lumineux. Lumineux to nazwisko po francusku ekwiwalentne do nazwiska Bright, czyli jasny albo świetlny. Sam Duckman podkreśla, że każdy w rodzinie Brightów ma nawiązanie tego typu w swoim nazwisku, ale więcej o tym powiem w następnych odcinkach. Tak więc, Claire Bright, najmłodsza siostra Jacka Brighta, urodziła się z anomalnymi zdolnościami co do przewidywania przyszłości. Duckman, tworząc jej postać, imię wybrał w hołdzie dla jego młodszej siostrzyczki, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo przysłuży się uniwersum. Claire the Clairvoyant, Claire Jasnowicka. Jest matriarchą, tak więc głową rodziny Lumineux i w przeciwieństwie do jej braci dołączyła do ręki węża, organizacji, która dedykuje swoje istnienie temu, by zgromadzić humanoidalne SCP i dać im schronienie. Przeciwstawiają się doktrynie fundacji, według której anomalie należy chronić bądź niszczyć w razie potrzeby. Claire, ponownie stając w opozycji do starszego rodzeństwa, nie jest typem osoby, która wybiera się na przygody. Prędzej ubezpiecza naszych bohaterów, zapewniając im bezpieczną drogę i ostatecznie osiągnięcie celu swych misji. Robi to z pomocą subtelnych ostrzeżeń bądź podarunków, które, z jej wiedzą o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, zapewniają Herosom spokojną przeprawę przez ich ścieżki życia. Claire jest odpowiedzialna m.in. za nauczenie Davida, syna Mikkela, jak uporać się z jego anomalnymi umiejętnościami. Tak, dobrze wnioskujecie, praktycznie cała rodzina Brightów jest skazana na anomalne moce, a niedługo przedstawię wam ich konkretne przykłady. Więcej o Jacku, TJ-u, Mikkelu i Claire przedstawię wam niedługo w opowiadaniu Kot Brown, Kot Brązowy, jednak najpierw pozwólcie, że poświęcę jeszcze jeden odcinek na temat całej reszty zwariowanej rodziny Brightów. Posłuchajcie jeszcze chwilę o ich ranach i bliznach, a nie zawiedziecie się. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.